Siema, z tej strony Doniu. Witam was po dłuższej przerwie. Dzisiejszym celem będzie ta oto szkoła. Zobaczymy jak z wyposażeniem, bo na pierwszy rzut oka nie wydaje się go, żeby było zbyt dużo. Także wchodzimy. Lecimy, nie ma co. Nie. Pełno szkła, rozwalona posadzka. Może zacznijmy od prawej strony. A tutaj mamy drugie wejście do szkoły. Tak. No i co, jest to mała szkoła w bardzo niewielkiej wiosce. Także nie spodziewajmy się tu dużych rozmiarów, co za tym idzie długiego filmu. Tutaj mamy dziecka w lodzie. Okej. Widać, że była tu nawet jakaś kuchnia. Ty tutaj będziesz musiał te rzeczy sprawdzać i niestety rękawiczki zostawiłem w samochodzie. Nawet pozostałość umywalki. I tak jak się spodziewaliśmy, tego wyposażenia nie ma zbyt wiele. Tutaj mamy kolejne wejście do szkoły. I tutaj boisko szkolne było przy okazji, pokaż może. O, wyjdziemy, zobaczymy. O, mały betoniak. No i co, mamy tutaj jakąś główną... Główny korytarz? Można by to tak nazwać? Ej, czekaj. Ciekawi mnie, co to jest. No, jest tu dużo fajnych rzeczy, powiem ci. Dalsza eksploracja korytarza na parterze okazała się być mało ciekawa. Do czasu. Co to za sprzęcior? No właśnie tam, na tym głównym korytarzu też były takie, powiedzmy, elektryczne rzeczy. A tu już nic nie ma, także żadnych kabli. Ajajaj, tu będzie trzeba, tu nie pokazujmy, jest lokalizacja. Tak. O, no i tutaj to może nam coś powiedzieć. Bo tutaj mamy właśnie plan pracy biblioteki szkolnej na rok, dzień 10, dzień 11. Także to, albo kilka lat później, mogła być data opuszczenia tego budynku. Czyli ponad 30 lat, jakby nie patrzeć. Około 30 lat. Ja naprawdę zadowolony jestem, że znaleźliśmy tu tyle rzeczy. Chociaż ten jeden pokój jest taki fajny. Bo nie na każdym urbexie można aż tyle zobaczyć. O, tu też tablica. To już nie ma przejścia. O. Ej, Doniu. Obczaj. Patrz, jest fizyka dla klasy 8 szkoły podstawowej. Wiesz, jakie to lata jeszcze były? No tak, to jeszcze było przed tym, jak gimnazjum powstało. O, jest rok wydania. 98. Nie, to musiało być w takim razie później opuszczony niż ten 90 i 91. Dobra. Nie, na 100% to nie był ten rok opuszczenia, coś. Jakby to miało 30 lat, to już by nic nie było. No tu nawet jest coś 2003, 4. O.
krok jakiś robił. Stamtąd. O, chyba już wiem, co to może być. Wszystko jasne. To jest ten... Sufit przecieka strasznie. Krople spadają i wydają taki odgłos kroku. Jak już tu jesteśmy, to chodźmy też tam. Pusto. Jakieś napisy, ale... Jo, ale ta firanka się giga fajnie tak rusza, jeszcze ona jest podpalona. Ta firanka się strasznie fajnie rusza pod tym lekkim wiatrem, jeszcze ona jest tak podpalona. Okej. Tutaj można też było zauważyć już strasznie dużo szafek na korytarzu. I kolejne sale. Na czym to się trzyma? To się na samych drzwiach trzyma. Nie na tych, nie na tych, tylko na tych czterech. Jakbyśmy to podnieśli, to by to runęło, nie? Mocne, mocne. Sala za salą. Już tutaj jesteśmy tyle czasu, że aż się ciemni. Okay. Klasy, pracownia fizyko-chemiczna. Ale śmieszna zmiana słowa. No. Jeszcze taka jakby starsza, nie? A tutaj też nic nie ma. Dobra, strasznie dziwną pozę przyjąłem, żeby pokazać wam to pomieszczenie. Ale jestem bardzo ciekawy, czy udałoby nam się otworzyć tutaj okno. O, tam są tak zapieczone. Ale urbexowy stoi. Teoretycznie klamka działa, ale to okno to już jak ściana, nie przesuniesz. Takie zapieczone, a tutaj nawet klamki nie ma. A tutaj niestety wybite okno. Także co, chyba wszystko już. W tym momencie kończy się ten film. Dzięki za obejrzenie filmu po tak długiej przerwie. Mam nadzieję, że zostawiliście łapę w górę oraz subskrypcję. I do następnego.